Samochód urzędu miasta, w którym jechał wiceprezydent Owczarek i trzech pracowników urzędu miał wypadek. Na ulicy Mielczarskiego z drogi podporządkowanej wyjechał wprost pod Skodę Mercedes, z którym podróżowała rodzina z dzieckiem. Dziecku nic się nie stało. Wiceprezydent wraz z urzędnikami pojechał na badania do szpitala. Co ważne, samochód, którym jechał wiceprezydent to najnowszy nabytek urzędu. Skoda Superb została zakupiona zaledwie trzy miesiące temu.